Mali pacjenci na oddziałach onkologicznych mają wielkie marzenia. To one były inspiracją dla zespołu Partyzant, który nagrał wyjątkową płytę. Marta Jastrzębska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Trochę mnie to przygnębiło, ta cała sytuacja, że mam białaczkę. No ale ja się nie załamałem, że mam białaczkę, tylko to, że nie mogę grać w piłkę. Pozwól im raz jeszcze skosztować wiosny. Utwór Pozwól im jest pewnego rodzaju modlitwą o to, żeby była ta szansa. Na zdrowie. Na zdrowie, tak. Czy na pokonanie jakichkolwiek trudności. Ten temat już za chwilę, ale w naszym serwisie dziś także inne ważne wiadomości. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mamy ogromną ilość dróg jeszcze do wyremontowania. Dokumentacja jest przygotowana, oczywiście całkowita odbudowa. Napad na placówkę bankową w Toruniu. Grożąc pracownicy nożem, skradł pieniądze. Podwójne zwycięstwo. Oni umią już stale zwyciężać. Mistrzowie świata onkoligi. Ja akurat piłkę nożną bardzo zawsze lubiłam. Grałam zawsze z bratem na podwórku. Prawie 10 milionów złotych na odbudowę dróg zniszczonych podczas sierpniowych nawałnic 2 lata temu. Pieniądze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiły do powiatów sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. To kolejne promesy na walkę ze skutkami żywiołu. Obrazy, które zostaną w pamięci wielu osób na lata. Usuwanie skutków nawałnic, które przeszły przez region w sierpniu 2017 roku, nadal trwa. Po odbudowie domów i gospodarstw, uprzątnięciu lasów, przyszedł czas na drogi. Te doraźne rzeczy już zostały naprawione bądź są w trakcie naprawiania, ale mamy ogromną ilość, szczególnie jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, dróg jeszcze do wyremontowania, które są następstwem tego, co się wydarzyło poprzez miliony metrów sześciennych drewna, miliony ton masy drzewnej, która musiała być z tych terenów wywieziona. Stąd wiele dróg gminnych i powiatowych dopiero teraz może zostać wyremontowanych. Promesy na ten cel wręczono w Urzędzie Wojewódzkim. Przebudowane zostaną m.in. odcinki trasy Obodowo, Sośno, Wierzchucin Królewski czy Sadki, Samostrzel, Gromadno. To jest niezwykła droga, bo to jest droga, na której przegrywamy z naturą i to nie tylko nawałnica 2017, ale ulewy 2018 i działalność bobrów, bo to jest droga przebiegająca właściwie przez w poprzek Doliny Noteci, przepięknej Doliny Noteci. Jesteśmy przygotowani, zwarci, gotowi, że tak powiem, dokumentacja jest przygotowana, oczywiście całkowita odbudowa, a zarazem poszerzenie tej drogi. Ona ma szerokość 5,5, będzie 6 metrów. Szerokości pobocza rowy też odtworzone na tym odcinku około 2 kilometrów, także będzie na pewno bezpieczniej. 6 samorządów otrzymało w sumie prawie 10 milionów złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To kolejne pieniądze, które mają poprawić stan lokalnych dróg. W sumie rządowa pomoc dla regionu w tym roku to 52 miliony złotych. Cieszę się, że to ta tragedia, ten trudny moment potrafiliśmy i potrafimy przerodzić jednak i przeobrazić w sukces i taka sytuacja ma miejsce właśnie w województwie kujawsko-pomorskim. Infrastruktura drogowa jest kluczowa do tego, żeby nasi mieszkańcy mogli normalnie funkcjonować. Na ręce pana wojewody i państwa samorządowców składam podziękowanie i oby te pieniądze jak najszybciej w przetargach udało się dobrze wykorzystać. Do tej pory udało się wyremontować blisko 150 km dróg zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2017 roku. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Napad na bank w Toruniu. Dziś około godziny 11 zamaskowany mężczyzna wtargnął do placówki banku spółdzielczego przy ulicy Olsztyńskiej i grożąc pracownicy ukradł pieniądze znajdujące się w kasie. Policja apeluje do świadków zdarzenia, którzy mogą pomóc w ustaleniu sprawcy rozboju. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rozboju, do jakiego miało dojść w jednej z placówek bankowych na osiedlu Bielawy. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że do tej placówki wszedł mężczyzna, który grożąc pracownicy nożem skradł pieniądze. My tam na miejscu teraz prowadzimy intensywne działania. To są działania zarówno w tej placówce bankowej, czyli nasze czynności procesowe, oględziny, przesłuchanie świadków, jak i w rejonie tego zdarzenia. Te działania ukierunkowane
ukierunkowane na zatrzymanie tego sprawcy. Jesteśmy w trakcie zabezpieczania nagrań z monitoringu, które z pewnością okażą się pomocne w wyjaśnieniu tej sprawy. Ustalamy również, jaka suma pieniędzy została skradziona. Tej pracownicy banku nic się nie stało. Oczywiście apelujemy do wszystkich świadków, którzy w tym czasie byli w tym rejonie, widzieli jakieś podejrzane osoby, które wybiegały z tego banku bądź kręciły się w jego okolicy, o kontakt z najbliższą jednostką policji albo z numerem alarmowym 112. 7-letnia dziewczynka straciła dłoń podczas prac na wsi. Do zdarzenia doszło w Przesławicach. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Grudziądzu. Do zdarzenia doszło w trakcie prac rozładunku zboża z przyczepy rolniczej. 7-letnia dziewczynka weszła na przyczepę, gdzie pracowali jej rodzice i niespodziewanie włożyła dłoń w podajnik dźwignikowy. Dziewczynka po uwolnieniu przez strażaków trafiła do szpitala. Niestety dłoń została odcięta i nie udało się jej uratować. Na miejscu pracowali policjanci, którzy przeprowadzili o godziny miejsce zdarzenia i przesłuchali pierwszych świadków. Ustalono też, że rodzice byli trzeźwi. Na miejscu wykonywane czynności nadzorował prokurator. Funkcjonariusze będą ustalać, w jaki sposób była sprawowana opieka nad dzieckiem i jakie były wszystkie okoliczności zdarzenia. Będziemy prowadzić czynności w kierunku narażania dziecka na utratę zdrowia. Gmina Lubicz ma zapłacić prawie 9 milionów złotych za nadmierne wprowadzanie ścieków do Drwęcy w 2017 roku. To decyzja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Bardzo prawdopodobne, że podobna kara zostanie nałożona także za rok 2018, a to zdaniem wójta poważnie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu gminy. Sprawa została zgłoszona toruńskiej prokuraturze. Drwęce to bez wątpienia przyrodniczy atut gminy Lubicz. Zdaniem kujawsko-pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do tej pory nadmiernie zanieczyszczona przez gminną spółkę. Do tej pory, bo w lubickiej oczyszczalni wprowadzono zmiany. Ten system działał wadliwie, nie spełniał określonych wymagań technicznych. Dokonaliśmy naprawy i przywróciliśmy system automatycznego napowietrzania, łącznie z tym, że zamontowaliśmy tam również kontrolę w postaci czujek, parametrów, które powinny być zachowane. To ma pozwolić, by po raz kolejny nie doszło do przekroczenia norm, co miało miejsce w 2017 roku. Z tego powodu na gminę nałożono karę ponad 8 milionów 700 tysięcy złotych. Władze gminy obawiają się, że podobną kwotę samorząd będzie musiał zapłacić za rok 2018. Mamy nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni i być może odzyskamy te potencjalnie utracone pieniążki, bo tu przede wszystkim nam to chodzi o spełnienie oczekiwań mieszkańców. To jest nasz główny cel. Nowy wójt i nowy prezes lubickich wodociągów podjęli decyzję o złożeniu do toruńskiej prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, co ich zdaniem ma pozwolić na wskazanie osób winnych zaistniałej sytuacji. Nie może być tak, proszę Państwa, że ktoś przez wiele lat działa na szkodę interesu publicznego, że ktoś beztrosko prowadzi gminną spółkę, doprowadzając do katastrofalnej sytuacji finansowej i wieloletnich strat. Nie może być wreszcie tak, że spółka ta funkcjonuje bez należytego nadzoru właścicielskiego. Były wójt gminy Lubicz, Marek Olszewski, sprawę komentuje tak. Ta cała sytuacja dotyczy rzeczywiście lat, w których ja byłem wójtem, no ale za funkcjonowanie lubickich wodociągów odpowiada jednak zarząd. Nieprawdą jest, że rzecz dotyczy zrzutu ścieków do Drwęcy i temu podobnych historii, bo przecież minęło od tego czasu 2,5 roku i chyba bym usłyszał choćby od inspektorów ochrony środowiska, że takie zdarzenie miało miejsce. Tu chodzi o sposób dokonywania pomiaru jakości ścieków. Od decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska gmina ma zamiar się odwołać. Lubicz, Aleksandra Ciekot. Jest to główne wydanie zbliżeń, a co jeszcze przed nami? Współpraca na rzecz niepełnosprawnych studentów. Muzyka w świetle księżyca w pałacu w Lubostroniu. Biura w Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku, ale nie w Bydgoszczy.
W terenowych biurach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu można złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Zdaniem posła PO Pawła Olszewskiego Bydgoszcz jest przez fundusz dyskryminowana. Prezes funduszu odpowiada, że Bydgoszcz ma takie same możliwości jak inne miasta. Biura terenowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają służyć tym mieszkańcom, których interesuje rządowy program Czyste Powietrze i chcieliby skorzystać z dofinansowania, a wniosek złożyć w swoim mieście. Ja do ministra środowiska interpelowałem w tej sprawie już z półtora roku temu. Otrzymałem oczywiście odpowiedź, ale jak to bywa z odpowiedziami na interpelacje, była to odpowiedź enigmatyczna, wymijająca, która kompletnie nic nie wnosiła. O utworzenie biura terenowego programu Czyste Powietrze w Bydgoszczy od września ubiegłego roku w Wojewódzkim Funduszu zabiegały także władze miasta. Za każdym razem otrzymywaliśmy informacje, że nie ma pieniędzy na biuro, nie ma pieniędzy na etaty, a nagle okazało się, że jest na utworzenie biur w innych miastach. Jest to przykre. My jesteśmy gotowi, żeby pomóc administracji rządowej, bo to jest program rządowy, ale administracja rządowa musi chcieć go realnie realizować. Jak przekonywał na konferencji prasowej prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, minister środowiska 7 czerwca tego roku skierował do wszystkich samorządów w Polsce pismo, w którym zaproponował wspólną realizację programu. My do tej pory podpisaliśmy 17 porozumień z gminami, małymi i większymi gminami, o wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. I taką samą możliwość ma miasto Bydgoszcz. Pan prezydent Bruski chwali się, że ma przeszkolonych 5 pracowników przez Wojewódzki Fundusz. Przez Wojewódzki Fundusz, który przeszkolił 5 pracowników miasta Bydgoszczy do tego, żeby mogli pomagać mieszkańcom. Program Czyste Powietrze powstał w trosce o zdrowie mieszkańców, klimat i środowisko. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie między innymi na wymianę starych pieców i kotłów oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła. Bydgoszcz, Iwona Komisarek. Posłowie PO zaapelowali w Toruniu do przedsiębiorców, by składali oświadczenia, które pozwolą im na korzystanie z zamrożonych cen energii elektrycznej do końca 2019 roku. To efekt ustawy o cenach prądu, która weszła w życie pod koniec czerwca. 27 lipca miał minąć termin składania przez mikro i małe firmy oświadczeń do zakładów energetycznych, jednak ministerstwo poinformowało, że będzie to możliwe przez cały weekend do północy w poniedziałek. Obowiązek ten nie dotyczy gospodarstw domowych. Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej z Torunia twierdzą, że rząd nie poinformował odpowiednio przedsiębiorców i samorządów o możliwości zamrożenia cen prądu. Wprowadzona w czerwcu ustawa przewiduje, że wszyscy, którzy chcą z tego skorzystać, muszą złożyć swojemu sprzedawcy energii specjalne oświadczenie. Kto nie złoży tego zaświadczenia do jutrzejszego dnia, będzie płacił od 50 do 70% więcej za energię elektryczną. Tylko dlatego, że nie dowiedział się, bądź nie dotarła do niego informacja o tym, że takie zaświadczenie musi zostać złożone. Ministerstwo Energii informuje, że ze względu na przypadający w weekend ostateczny termin składania oświadczeń, można będzie je dostarczyć do poniedziałku, 29 lipca. Punkty obsługi głównych sprzedawców prądu będą przyjmować dokumenty również w sobotę, niedzielę oraz w poniedziałek do północy. To jest nieprawda, że ten termin mija dzisiaj. Jest czas jeszcze do poniedziałku i ci przedsiębiorcy, których to dotyczy, którzy nie zdążyli tego zrobić, mogą to spokojnie po prostu zrobić pocztą i myślę, że to rozwiąże problem. No bo chodzi o to, żeby ich ceny nie wzrosły. To jest dla nas najważniejsze. Zdaniem posłów Platformy Obywatelskiej, rząd i spółki energetyczne celowo nie informują drobnych i średnich przedsiębiorców o konieczności składania oświadczeń, aby zakłady Skarbu Państwa mogły więcej zarabiać na energii elektrycznej. Kształt tej akcji, ten termin wydaje się celowym działaniem, takim czysto mówiąc kolokwialnie rabunkowym na polskich przedsiębiorcach, żeby zarabiać ich kosztem i pompować budżet państwa. Poseł PiS Piotr Król przekonuje, że ustawa ma chronić przedsiębiorców przed podwyżkami. Złożenie oświadczenia sprawi, że ceny energii nie wzrosną. Kluczowe jest to, żeby przedsiębiorcom nie urosła cena za prąd i myśmy to zrealizowali i to jest dla mnie najważniejsze, żeby te ceny za prąd dla przedsiębiorców, a wcześniej ochroniliśmy ustawą klientów indywidualnych na skutek złych rozwiązań, które przyjął poprzedni rząd. Posłowie Platformy Obywatelskiej wystąpili z interpelacją do ministra energii o wykazanie kosztów i działań, jakie zostały podjęte w celu poinformowania przedsiębiorców o konieczności złożenia oświadczeń. Zapowiedzieli też w polityce energetycznej odejście od węgla na rzecz nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczął współpracę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Funduszu Państwowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podpisana umowa ma przyczynić się do likwidacji barier architektonicznych, wprowadzenia innowacyjnych zajęć, ale też gwarantować wsparcie m.in. osobom poruszającym się na wózkach czy niewidomym. Dawid od urodzenia ma poważne problemy ze wzrokiem. Nie widzi tego, co znajduje się tuż obok, ale także tego, co jest w znacznej odległości od niego. Nie rozpoznaje barw. Mimo schorzenia stara się korzystać z życia jak jego rówieśnicy. Mężczyzna od 3 lat jest studentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Początki na uczelni w nowym, nieznanym budynku nie były łatwe. Na początku był pewien problem, ponieważ nie znałem ani topografii budynków, ani też nie znałem rozmieszczenia budynków. Ale tego wszystkiego zostałem nauczony przez pracowników Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pracownicy UKW służą pomocą, zwłaszcza wtedy, gdy na drodze pojawiają się bariery architektoniczne. Jak jednak przyznają sami niepełnosprawni ruchowo studenci, przeszkód jest coraz mniej. Zrobiono bardzo wiele. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze wiele roboty, mówiąc kolokwialnie, przed nami. Kampus główny UKW przy ulicy Chodkiewicza jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Spełnia podstawowe normy. Są podjazdy na wózki inwalidzkie czy platformy przyschodowe. Jednak jak przyznają władze uczelni, wiele można byłoby ulepszyć. W jaki sposób mają podpowiedzieć specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Wsparcie w takim zakresie ma gwarantować podpisana umowa. PFRON staje się swoistym interesariuszem zewnętrznym naszej uczelni. W związku z tym z pewnością będziemy prosić o konsultacje, o doradzanie, o wspomaganie pewnych działań, które już podejmujemy i które chcemy podejmować dalej na rzecz studentów i naszych absolwentów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego liczy na wsparcie przy pokonywaniu barier architektonicznych, dostosowaniu sal edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych studentów, czy pomoc przy składaniu wniosków o finansowe wsparcie. Ale ze współpracy uczelni z PFRON-em mają skorzystać nie tylko byli i obecni studenci, ale całe środowisko osób niepełnosprawnych. Chcemy nawiązać współpracę ze szkołami specjalnymi, z młodzieżą, z dziećmi, których chcemy poprawiać poziom edukacji, wprowadzać innowacyjne metody nauczania, spotykać się, dyskutować o tym, jakie są potrzeby i jakie są możliwości ich rozwiązania. Bydgoszcz, Agata Chyłka-Wnuk. Po raz 18 w Pałacu w Lubostroniu melomani mają okazję do wysłuchania koncertów artystów z Polski i Europy. Festiwal Muzyka w świetle księżyca inauguruje koncert duetu Pinky Loops grającego na elektronicznych instrumentach smyczkowych. Wymarzyło się nam, aby Pałac Lubostroń zaistniał na scenie muzycznej, nie tylko regionu, ale nawet i szerzej. I to było już 18 lat temu. I wymyśliliśmy to tak, kiedy fantastyczny księżyc się pokazał nad naszą oficyną i wymyśliliśmy, że muzyka w świetle księżyca niech będzie. I tak to się zaczęło. Przygotowaliśmy i wydarzenie właśnie Monodram Małgorzaty Witkowskiej, na który serdecznie zapraszam w dniu jutrzejszym. A dzisiaj zrobimy wystawę, agregatorium, to są akurat ludzie, no wielcy naukowcy z różnych stron Polski, którzy przygotowali świetną wystawę. Przygotowałem wraz z zespołem agregatorium czasu, miejsca i akcji. To jest takie europejskie sympozjum. Podjęty problem dotyczący procesu od teorii idei do realizacji formy. Szpitale są pełne poruszających historii, zwłaszcza na tych oddziałach, gdzie o życie walczą dzieci i młodzież. Bartek chciał grać na gitarze. Kuba będzie piłkarzem. Małych pacjentów z pasją wspiera bydgoska grupa Partyzant. Krzysztof Toczko wydał płytę, z której całkowity dochód będzie przeznaczony na dzieci chore onkologicznie. Będzie ją promował także na sobotnim koncercie w Grudziądzu. Bolała go stopa, niby nic wielkiego. Badania krwi zaniepokoiły, za mało leukocytów. Diagnoza – białaczka. Nie tak miało wyglądać życie nastolatka. Zamiast w szpitalu Kuba wolałby grać w piłkę. Z piłką sobie wiąże przyszłość. Chcę jeszcze grać w profesjonalnym klubie, dostać się do reprezentacji. No, głęboko w to wierzę, że się uda mi.
Mama wierzy równie głęboko. Dla każdego rodzica choroba dziecka to najpierw dramat, a potem pełna mobilizacja. Momenty te pierwsze, to jest jak grom z jasnego nieba. Człowiek dostaje tak w głowę, że ma wrażenie, że się nie podniesie. Ale no, co zrobić? Trzeba podnieść te rękawice i walczyć, tak? Pozwól im raz jeszcze skosztować wiosny. Daj im lato, choćby niepogodne. Utwór Pozwól im jest pewnego rodzaju modlitwą o to, żeby była ta szansa. A na zdrowie. Na zdrowie, tak. Czy na pokonanie jakichkolwiek trudności. Bydgoska Grupa Partyzant wraz z Fundacją Żółty Beret wspiera dzieci chore onkologicznie. Dla nich powstała płyta. Dochód z jej sprzedaży będzie przeznaczony właśnie na ten cel. Inspiracją do jej powstania była historia 15-letniego Bartka Szydłowskiego z Grudziądza. Do kliniki trafił z chłoniakiem śródpiersia. Widząc jego, jakby zobaczyłem trochę siebie w tym przypadku. Pomyślałem sobie, kurczę, on chce grać na gitarze, ja chciałem grać na gitarze. Ten sam wiek, długie włosy. Jakby to było jakieś taki... Ujęło mnie to bardzo mocno. Choroba okazała się silniejsza od marzeń, ale Bartek żyje w sercach bliskich i w pamięci każdej osoby, która posłucha płyty. Dla mnie to ma bardzo duże znaczenie, z racji tego, że mieliśmy tylko Bartka, więc jakby całą swoją miłość i takie oddanie oddałam właśnie tym dzieciom chorym na nowotwory i bardzo wspieram nasz szpital Jurasza. Pokaż mi raz jeszcze barwy jesieni, zimie możesz zabrać całą wieś. Oni najpierw pokonali chorobę, a teraz wygrali na boisku sportowym. Są mistrzami świata w piłce nożnej. Drużyna reprezentująca Szpital Uniwersytecki imienia doktora Jurasza w Bydgoszczy zdobyła złoto w pierwszych mistrzostwach dzieci i młodzieży po chorobach onkologicznych Onkologia 2019. Mecze rozgrywano na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a dziś zwycięzcy turnieju pochwalili się pucharami i medalami. Jest to puchar ufundowany indywidualnie przez prezesa Fundacji Spełnionych Marzeń. Jeden jedyny dla najlepszej drużyny całej Onkoligi. Najważniejsze to jest pokazać tak zwane serducho. Wyście to serducho pokazali. Słyszałem tutaj bardzo plastyczne, kolorowe obrazy tego, co się działo. Także bardzo serdecznie Wam gratuluję. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że jestem częścią tej drużyny. Bardzo, bardzo się cieszę. Gratuluję wszystkim. Dziękujemy. Są to niezapomniane emocje na pewno na takich zawodach, gdzie można się poczuć jak prawdziwy sportowiec. Ja akurat piłkę nożną bardzo zawsze lubiłam. Grałam zawsze z bratem na podwórku, z kuzynem. Zawsze lubiłam ten sport. Było ciężko. Słowacy fizycznie byli lepsi, kondycyjnie. I było ciężko z nimi wygrać, ale na szczęście wygraliśmy. I to są lizaki dla ciebie, od naszych złotych zawodników. Zobacz, co zdobyli dla pierwsze miejsce. W zbliżeniach czas teraz na informacje o pogodzie. Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. Przed nami bardzo pogodna noc na Kujawach i na Pomorzu. Z godziny na godzinę pojawią się rozpogodzenia i przejaśnienia. To będzie również ciepła noc. Nad ranem na termometrach zobaczymy około 14 stopni. Natomiast jutro przez region będą przechodziły burzowe chmury z przelotnymi opadami deszczu. Będzie jednak ciepło, 25-26 stopni. Zatem jeśli zaplanowali Państwo weekend na świeżym powietrzu, to zdecydowanie ta pierwsza część weekendu nie będzie sprzyjać takiej aktywności. Ale już w niedzielę synoptycy nie przewidują przelotnych opadów deszczu. Chmur będzie nieco więcej na niebie, za to temperatura wzrośnie do 26-27 stopni, a już w poniedziałkowe popołudnie przekroczy 30 stopni. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Do zobaczenia. I teraz to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.